Bracia, módlmy się do Boga za tych zaślubionych, Annę i Tiennika, którzy zawierają związek małżeński, zbliżają się do ołtarza, aby poślubić ciało i krwią Chrystusa, złączyli się na zawsze we wzajemnej miłości. Tę modlitwę Kościoła o Boże błogosławieństwo, drodzy nowożeńcy, Anno i Tienniku, przyjmijcie z wiarą, a wraz z tym wasze wiary niech będzie postawa klęcząca. Ojcze Święty, Ty stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo powołałeś do istnienia mężczyznę i kobietę, aby jako mąż i żona złączeni w jedno ciało i duszą spełniali w świecie swoje posłannictwo. Prosimy Cię, Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na tych nowożeńców, Annę i Tiennika. Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramentalnej wspólnocie, którą dziś zapoczątkowali, obdarzali się wzajemnie miłością i świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich obecny, stanowili jedno serce i jedną duszę. Udzielił też pomocy, Panie, aby dom, który zakładają, podtrzymywali wspólnie wysiłkiem, a swoje dzieci wychowane w duchu Ewangelii przygotowali do wspólnoty z Tobą w niebie. Błogosław swojej służebnicy Annie, aby pełniąc zadania małżonki, matki czystą miłością ożywiała swój dom, a zawsze życzliwa i dobra dla jego zdrowia. Błogosław Twemu słudze Tiennikowi. Niechaj dobrze wypełnia obowiązki wiernego męża i troskliwego ojca. Ojcze Święty, spraw, aby ci, którzy wobec Ciebie zawarli małżeństwo i pragną teraz przystąpić do Twego stołu, radowali się wieczności udziałem w obiecanej uczcie niebieskiej przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daj. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w których żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Podając sobie nawzajem rękę, przekażmy sobie teraz znak pokoju. Pokój nam wszystkim.
się. Pośredni przy Twoim stole prosimy Cię, Boże, aby Ci nowożeńcy złączeni przez sakrament małżeństwa wiernie trwali przy Tobie i głosili ludziom Twoje imię. Przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy już nowożeńcy, Anno i Firmink, dobiega końca uroczystość Waszych zaślubin. Uroczystość piękna i niepowtarzalna, jak piękny i niepowtarzalny jest każdy człowiek, a co dopiero związek dwojga osób, ożywiany miłością. Dzisiaj otaczamy Was, modląc się Waszej intencji i w Waszym kierunku śląc najserdeczniejsze życzenia. Życzenia nade wszystko, aby ta miłość, którą wyznaliście sobie, była w Was trwała aż po nie tylko kres Waszego życia, ale tak, żeby gdy przyjdzie nam przejść na tę drugą stronę, dane nam było tę miłość kontynuować z głębokim przekonaniem i świadomością tego, że nic z tego, co nam Pan Bóg dał, nie zaprzepaściliśmy. Życzymy Wam, aby to z jaką starannością i zgodną naśladowania, gorliwością przeżyliście tę uroczystość Waszych zaślubin, do niej się przygotowaliście, towarzyszyło Wam przez całe Wasze małżeńskie życie. Nieco żartem powiedzieliśmy sobie przecież, że skoro można było się nauczyć i wypowiedzieć w Twoim przypadku, Aniu, przysięgi małżeńskiej po chińsku, a w Twoim Firmink tak pięknie po polsku, to znaczy, że nie ma trudności, której nie przezwyciężycie. W Polsce się mówi, że jeżeli jest coś na płaszczyźnie języka trudnego, najtrudniejszego, to ponoć chińska mowa. A skoro udało się tę trudność już na samym starcie ani przezwyciężyć, myślę, że podobnie wymyślicie o nas, a Tobie udało się to samo zrobić. To przy